W momencie, kiedy jesteśmy w takiej toksycznej relacji z szefem, co powinno nas przede wszystkim przestraszyć i spowodować, że powinniśmy sami się nad sobą zastanawiać? Choćby to, że nie ma life-work balance. Czyli nie ma balansu pomiędzy pracą a życiem naszym. Wiadomo, jak są sytuacje, że dzwoni szef o 22, przykładowo w piątek, i my jesteśmy przerażeni i robimy wszystko, co on chce. Większość tych przypadków, no umówmy się, że jest po prostu wejściem w nasze terytorium i to trzeba ciąć. Czyli jeżeli mamy potrzebę sprawdzania maila co chwilę, tak, nawet przed pójściem spać, stresujemy się, mamy symptomy płynące z ciała, tak, czyli czujemy się niedobrze, wymiotujemy, mamy problemy z odżywianiem, kiepsko śpimy. Co jeszcze powinno sprawić, że włączy nam się alarm? No, zaburzenia natury seksualnej, na przykład z naszym partnerem, partnerką, problemy z dziećmi, nasza nieobecność ciągła w domu. Także jak dajemy tą przestrzeń, no to liczmy się z tym, że konsekwentnie ktoś będzie nam jej coraz więcej zabierał, aż w końcu nie będzie tego balansu. Okej, to jak postawić tą granicę, żeby jednocześnie się obronić i najlepiej nie stracić pracy? Tutaj nie ma najlepszego sposobu, to zależy od konkretnej sytuacji. To jak w związkach, no czasem można naprawiać, ale czasem trzeba to uciąć. Jeżeli to jest naprawdę toksyczna relacja, trzeba ją zakończyć po prostu. Okej, czyli odejść z pracy. Dokładnie tak. Trzeba po prostu mocno stawiać granice od samego początku. Czasem można je przesunąć. Mamy, no nie wiem, koniec roku, trzeba się poświęcić. Jasne. Dla dobra systemu. Tutaj system rozumiem przez firmę. Ale nie codziennie 30 dni w miesiącu. Dokładnie tak. Też musimy zwrócić na to uwagę, żeby niepochopnie oceniać, bo czasem ta praca jest dla nas ucieczką tak naprawdę od życia rodzinnego. I teoretycznie mamy tego toksycznego szefa, ale z drugiej strony może to być na nasze życzenie. A co mówią twoi pacjenci, którzy byli w takiej toksycznej relacji z szefem i udało im się wyjść? Co oni później mówią? Czy mają takie poczucie, że jednak zwyciężyli? Moi pacjenci zazwyczaj muszą przejść cały proces żałoby potem. Żałoby? Dlaczego żałoby? Żałoba jest i po stracie takiej z pogrzebem i odejście od osoby. I tutaj trzeba przejść przez te klasyczne pięć faz żałoby. 5-6, zależy w którym nurcie. I to czasem zajmuje lata. To jest niesamowite, że po uwolnieniu się właściwie z takiej toksycznej relacji, gdzie powinniśmy poczuć wolność, po prostu móc oddychać pełną piersią i być szczęśliwi, my musimy jeszcze żałobę przeżywać. Często czujemy tę wolność. Ale jednak ona jest czasem pozorna, po prostu szalejemy. Natomiast to pracuje. Byliśmy bardzo mocno związani emocjonalnie. To nie jest tydzień, dwa, trzy. Czyli trzeba sobie dać czas. To jest proces.